No. Przekaż moje pozdrowienia za jedzenie kotów. Nie, to spokojnie, to tam wiecie, mój tata już wszystko opiekuje się tematem, opiekuje się mamą i w ogóle opiekuje się całym domem, plus jeszcze mam opiekunkę, która tam przychodzi do mojej mamy, żeby wszystko nie było na barkach mojego taty. Tak więc wszystko jest. Nie, no Akim Gol, nie usłyszałeś? Friendzone, panie kolego. I no niestety, co drążyć? Proszę mnie dokuczać. No, mam nadzieję, że u was dobra pogoda. Tutaj generalnie dosyć słonecznie, 22-23 stopnie. I dla osób, które nie wiedzą, nadaję dla was ze restauracji Stary Gród we Lwowie, bo jestem na drugim, w zasadzie trzecim dniu, albo drugim i pół dniu, drugim dniu, bo pierwszy po przyjechaniu to było takie pół dnia, wczoraj był cały dzień i dzisiaj jest również cały. Dobiega końca, dzisiaj od samego rana byłem na nogach, chociaż muszę przyznać, że wstałem stosunkowo późno, bo musiałem odsypiać wczorajsze balety, wczorajsze wariactwa, działo się tam trochę rzeczy, o których wam no nie powiem, bo i tak nie uwierzycie, ale było super, wiadomo, że degustacja różnych jedzonek, degustacja różnego picia i było generalnie spoko. Natalia się czai, bo chcę coś powiedzieć. Nie. No teraz musisz powiedzieć już coś. Zdróweczko. Natalia, o, no to już jest na etapie zdróweczek, tak więc wasze zdróweczko. No, moi drodzy, jeszcze raz chciałbym podziękować. Poprzeszkadzać, no dobrze. No dobrze, musicie się przyzwyczaić, że Natalia będzie dzisiaj przeszkadzała, bo jest w dobrym humorze. Ja też zresztą, żeby nie było. Wczoraj był dzień bardzo męczący, bo oprócz tego, że tutaj bardzo popularne jest piwko, to strasznie mocno promowane są nalewki, które smakują trochę jak tanie wino, tylko że mają dużo większy woltaż i tak no, ludzie generalnie je tam mocno popijają. Wczoraj wjechało dosyć dużo tej nalewki do nas do hotelu, tak więc było nieźle. I wczoraj zjadłem pierwszego kepsa tutaj, który był trochę inny niż nasz, bo wpisywał się w taką ukraińską szkołę robienia warzyw. Oni mają sporo warzyw marynowanych. Że jak się zamawia, to może na przykład nie kiszone, ale tam jakieś warzywa marynowane. Marynowane pomidorki, marynowana cebula, marynowany czosnek i różne takie rzeczy wrzucają. Ja akurat to bardzo popieram, bo mi to bardzo, bardzo smakuje. Szkoda, że tego u nas nie ma, więc tutaj się troszeczkę tym zajadam. Kiedy wracam? Wracam, słuchajcie, w niedzielę wieczorem późnym, więc niestety w niedzielę wieczorem streama nie będzie. No ale był wczoraj, dzisiaj też jest. Teraz to nie wiem, ile będziemy sobie siedzieć, bo najprawdopodobniej za jakiś czas się będziemy stąd zabierali. A po drodze na pewno zniknie internet, bo tutaj ten internet jest, ten LTE bardzo, bardzo, bardzo taki słaby, jeśli mam być szczery. I są często zaniki, zresztą kto wczoraj oglądał, to wie, że jak siedzieliśmy w knajpie, to było spoko, jak tylko żeśmy wyszli, to poczekajmy jeszcze jakieś 50 minut. Aha, bo tam, a to nie powiedzieli, idziemy, tylko liczymy, bo liczą pieniądze, żeby zapłacić. Udało się załapać na live'a, no udało się, chociaż dzisiaj podejrzewam, że będzie krótszy live, chyba że dotrzemy do jakiegoś lokalu jeszcze później z dobrym internetem. No ja już dzisiaj nie będę jadł, bo troszkę mnie ta gorona zmuliła, zresztą recenzję to zobaczycie w materiale i będę wam opowiadał, ale trochę jestem rozczarowany. Natomiast ogólnie pod względem jedzeniowym to ten wypad... Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo dobre jedzonko, mega dobry klimat. No tylko było takich, znaczy było parę, no ta golona to w sumie jest jedna w topa. Co chciałbym wam powiedzieć? No myślę, że teraz już tyle tam krótkim tytułem wstępu. Od rana nalewki, nie. Ja piję dopiero dzisiaj i teraz spożyłem dopiero pierwszy alkohol, bo tak to tylko się raczyłem energolami albo orężadą. No. Co chciałem jeszcze dodać? Właśnie, dzisiaj jeśli chodzi o zwiedzanie, to kto był wczoraj, ten wie, że coś tam żeśmy wczoraj pooglądali. Dzisiaj od samego rana poszedłem do też jakiejś tam bardzo dużej katedry. Przepiękna była, ale nie pamiętam już jak się... To nie była dominikańska, to nie była ormiańska, nie była świętego Mikołaja. To tam później wam powiem, bo zdjęć narobiłem sporo i teraz mi jakoś wyszło z głowy. Byliśmy w Arsenale, który, no myślę, że każdy miłośnik militariów, których u mnie na live podejrzewam, że jest dużo, to będzie zadowolony z relacji, bo sporo ponagrywałem, było sporo zbroi husarskich, były tematy związane właśnie z czasami Złotej Rzeczypospolitej i rycerstwa, tak więc sporo ponagrywałem i będę mógł wam to pokazać.
Później polecieliśmy sobie do Królewskiej Kamienicy, która mieści się w samym centrum Lwowa, tuż obok tej knajpy, której opowiadałem wam wczoraj. Witajcie chłopaki, ja tylko chciałem zaznaczyć, że ja się dzisiaj nie witam indywidualnie, bo no jak są takie live'y z terenu, no to po prostu się witam tylko grupowo, żeby nie było, że tam z kimś się nie przywitałem. No i proszę moderację, żeby też tam wrzucać informacje na czat, żeby nikt się nie rozżalił. No, byliśmy dzisiaj właśnie w tej kamienicy królewskiej, która się mieści obok piątego lochu, czyli tego lokalu, w którym byłem wczoraj, z którego zdjęcie jest u mnie na Facebooku i Instagramie, takie trochę jak wyglądam jak zbój w kapturze. Dosyć ciekawa sprawa, bo za te kaptury, jeśli się je założyło, to było 5% zniżki. No, a że my i tak zostawialiśmy tipa, to jeszcze to doszło więcej dla pani kelnerki do tipa, więc myślę, że wszyscy byli zadowoleni. No, ale wracając, właśnie byliśmy na podwórzu tej królewskiej kamienicy, bo nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby ją całą zwiedzać. No i czuć taki, kurde, klimat. W ogóle mam sporo takich ciekawych rozmyślań na to, bo widzę tu mnóstwo Polaków i wyczuwalna jest taka z jednej strony tęsknota za tym, że tego miasta już u nas w granicach nie ma, ale jednak widać tutaj mnóstwo tych naszych znaków, naszych śladów i takiej naszej polskiej historii. To jest w sumie niesamowite. I z tym się wiąże miejsce, które odwiedziliśmy po tej kamienicy królewskiej, czyli pojechaliśmy na cmentarz Łuczakowski. Najbardziej się jakby skupiłem na odwiedzeniu tej części, no, którą zawsze chciałem odwiedzić, czyli cmentarza wojskowego, cmentarz Orląt Lwowskich. Myślę, że każdy, kto chociaż troszeczkę interesuje się historią, to słyszał. Zresztą nawet osoby, które się nie interesują, to podejrzewam, że słyszały o tym cmentarzu, bo się często pojawia w jakichś tam tematach historycznych. I powiem wam, że niesamowite wrażenie. Ja tam nie chcę wnikać w politykę, ale naprawdę czuję się powagę tego miejsca, że spoczywa tam wielu gości, którym się chciało. Zresztą kobitek też, w sensie kobiet i mężczyzn, bo sporo też kobiet tam było. Na tym cmentarzu pochowanych. No i czuć taki klimat. No i ja osobiście tam mam trochę tego we krwi, bo brat mojego pradziadka zginął w wojnie z Ukraińcami. Z tym, że o ile się nie mylę, to nie spoczywa tam. Tylko no, jako, że tam moja rodzina była trochę bogata, to jego zwłoki przetransportowano do Krakowa, skąd mój ród tam w tym okresie pochodził. Ale no czuć ten klimat. I trochę takie dziwne wrażenie czułem, jak widziałem na tym cmentarzu lwowskim przy starym wejściu jest taka wielka brama, przy której strzegą dwa lwy. Natomiast te dwa lwy są teraz zasłonięte takimi płytami z płyty wiórowej. Są normalnie obudowane, no bo Ukraińcy raczej niezbyt pozytywnie podchodzą do tego, żeby te lwy było widać. Bo one jakby stoją na straży polskości Lwowa, no i kolej ich to w oczy. No bardzo szkoda, że tak się dzieje. Zresztą ja sobie wcześniej nie zdawałem sprawy, ale sam cmentarz jest położony tuż obok cmentarza Łuczakowskiego. Jest taki mur, który dzieli jeden cmentarz od drugiego i jest tablica, że po tej stronie spoczywają żołnierze polscy, którzy zginęli w wojnie 18-19, a po tej żołnierze ukraińscy, czyli tak naprawdę przez ścianę spoczywają żołnierze, którzy po prostu ze sobą nawzajem walczyli, tak więc no niesamowity klimat, niesamowita atmosfera. Ja w ogóle witam bardzo serdecznie wszystkie nowo i staro przybyłe osoby na mojej drobnej żywo-streamowej relacji z wypadu do Lwowa. Niestety zaraz podejrzewam, że będziemy mieli przerwę, bo będę szukał następnego lokalu, z którym się odbijamy.